pierwsze chcę pogratulować przeciwniku za dobry mecz. Bardzo dobrze, że zagrali. Myślę, że walczyli cały czas. Oczywiście chcieli wygrać. Myśmy cały czas byli sfokusowani od pierwszej sekundy. Nie robiliśmy duże błędy, boli tam błędy w obronie niektóre, ale naprawdę musimy być bardzo zadowoleni z wynikiem. Daliśmy 91 punkt drużynie, który bardzo dobrze grał obronę. Wielka gratulacja trenerowi Dietkowi, że w ogóle jest tu w top ligi i walczy, albo chcą walczyć o co najwyższe umieszczenie. Na drugiej stronie myśmy widzę tu, że 26 punktów z ławki, 16, oni mi 26. Myślę, że to była jedna rzecz i druga rzecz była ta, że myśmy jak drużyna, która dzisiaj więcej trafiała z pomalowanego uziemia, myślę, że na ten moment bardzo dobre i za szybkie ataku widzę, że maszyny mam 23-12. To wszystko pochodzi z dobrej obrony i na ten moment myślę, że dobry mecz, bardzo dobry mecz dla nas. Tym dalej, następny mecz musimy się przygotować, czy zapominamy ten mecz. Nie mamy łatwy terminarz, bo wszystko gramy w domu i mamy taki presję, mamy, że musimy wszystko wygrać w domu i to i chcemy dokazać, że to jest fortes nasz i nie może nigdy łatwo odnieść punkty z Śląską, z Wrocławia. It was a good game. We executed our plan, made the point guard shoot, and took away opportunities from their scorers. You saw they didn't shoot that well. The point guard shot 3-for-9, which is what we wanted. Him to shoot that many threes to shoot him out the game, and we won. We had a few mistakes, but that's just game basketball. Dobry wieczór. Gratulacje dla przeciwnika. Nam troszkę jest widać, że te podróże troszkę nas wyrzuciły z rytmu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, przed nami dużo pracy i teraz trzeba się w tych kolejnych tygodniach skupić na właśnie eliminowaniu tych błędów i postawieniu tej agresywności naszej gry na wyższy poziom niż dziś. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla Śląska Wrocław. W ostatnim czasie naprawdę grają super koszykówkę. Widać, że są w dobrym rytmie, dzielą się piłką i grają naprawdę na wysokiej intensywności i na wysokiej skuteczności. Dzisiaj po raz kolejny 35% za 3 z 25 wolnych, 21 wykorzystanych, no ale przede wszystkim wspaniała skuteczność ze spora 3 sekund, 65% za 2, także u siebie naprawdę w ostatnim czasie są bardzo mocni i są w gazie. Jeżeli chodzi o nas, mieliśmy swoje szanse, kiedy złapaliśmy taki lekki wiatr w żagle, zdobyliśmy 5-7 punktów z rzędu. Wydawało się, że to jest ten moment, w którym będzie coraz nam łatwiej się ta gra układała i w ataku, i w obronie. Stworzyliśmy jakieś tam przewagi, które wykorzystywaliśmy, ale potem albo niepotrzebne faule, albo niepotrzebne straty, które były zamieniane odpowiednio na rzuty wolne, albo na punkty z szybkiego ataku. No, znowu nas dołowało, znowu nas dołowało i znowu sprawiało, że musieliśmy ponad 10-punktową przewagę niestety odrabiać. Jak mówię, no to jest jeden mecz. Dużo musimy z tego meczu wyciągnąć, bo 91 punktów to jest zdecydowanie za dużo. Tyle, ile straciliśmy w pierwszej połowie, 49, to gdzieś te błędy w obronie były. Ruchy w obronie nie były takie, jakie być powinny. Tak co trener powiedział, podróże podróżami, może jesteśmy zmęczeni, ale no nie każdy z nas nie gra pierwszy rok w koszykówkę i wydaje mi się, że te założenia, które mamy, nie do końca były realizowane. Dziękuję. Na pewno to, że się do nas dołączyło dwóch zawodników, czyli Tomas i Devin, jest dla nas taki jakby krok wstecz w sensie organizacji gry. Natomiast jeden i drugi zawodnik w kolejnych tygodniach czy tam miesiącach, jak będą się zgrywać z zespołem, będzie to zdecydowanie krok do przodu.
to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nadal jest widać, że nam mocno brakuje Sherona, który był jeden z naszych liderów w tej pierwszej części sezonu i myślę, że też ten jego powrót dużo zmienił na siebie.